Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i uczniowie przyszli do Betsajdy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: czy widzisz co? A gdy przejrzał, powiedział: widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami: tylko do wsi nie wstępuj. Uzdrowienie z dzisiejszej dobrej nowiny jest inne niż wszystkie pozostałe. Uzdrowienie niewidomego odbywa się w dwóch etapach, a nie tak jak dotychczas, natychmiast. Pytanie Jezusa w trakcie uzdrowienia, czy widzisz co? Zdradza jego wątpliwości. To jedyny taki przypadek w życiu Jezusa, kiedy wydaje się, że nie jest on pewien skuteczności swojego działania. Jezus nie dokonuje tego cudu na miejscu, ale wyprowadza chorego z wioski, a po uzdrowieniu zakazuje mu do niej wstępować. Przyznacie, że to uzdrowienie jest bardzo nietypowe. Po kolei. Niewidomym jest każdy z nas, kto nie potrafi w swoim życiu dostrzec obecności Jezusa. Czasem zaślepia nas egoizm, czasem żądza. Jezus wyprowadza chorego poza miejsce zamieszkania, na bezludzie, na pustynię. Takie miejsce jest przez Jezusa często nawiedzane, bo szuka on okazji do rozmowy ze swoim Ojcem. Jezus namaszcza jego oczy śliną. Przywołuje to obraz stworzenia człowieka. Ślina, podobnie jak tchnienie, jest symbolem działania Ducha Świętego. Jezus stwarza tego chorego na nowo. Chory odzyskuje wzrok częściowo. Widzi ludzi jak chodzące drzewa. Oznacza to, że nie potrafi jeszcze rozpoznać, kto spośród ludzi wychodzi mu na spotkanie, a kto idzie przeciwko niemu. Kiedy zostaje całkowicie uzdrowiony, otrzymuje wzrok przenikliwy, zdolny widzenia wnętrza człowieka, czyli w sposób jasny i wyrazisty dostrzega istotę rzeczy. Jezus zabrania uzdrowionemu wchodzić do swojej wioski, do miejsca dotychczasowej egzystencji w ciemnościach. To opowiadanie o nas, o naszej drodze do światła, którym jest Jezus. Składa się ono z wielu małych etapów. Wyjścia z dotychczasowego środowiska ciemności i niewiary i pozwolenia, aby to Jezus nas wyprowadził. Przebywania na odosobnieniu, aby w samotności pozwolić się Bogu na nowo stworzyć. Uczyć się dostrzegania innych ludzi jako podobnych do mnie, a nie jako przeszkody na mojej drodze. I wreszcie nie powracać do krainy ciemności, do swojego poprzedniego życia, ale wyruszyć w dalszą drogę za Jezusem. Pozwólmy się dzisiaj zaprosić Jezusowi do przygody, która odmienia ludzkie życie.